Zregenerowana oś przednia ciągnika C330. Na czym polega regeneracja? Już tłumaczę. Kogut też tłumaczy. Przede wszystkim na wymianie tulejek. Tutaj i tutaj to są takie mosiężne tulejki. Wszystko zobaczycie po tym, jak skończę gadać. I kogut też. Będzie wszystko pokazane po kolei, krok po kroku. Także przez 20 minut nie będę gadał, nie martwcie się. Tu również mamy tulejki. Tu jest swożeń, który należy wybić i wymienić. Tulejki, które są, że tak powiem, z dwóch materiałów. Jedna jest mosiężna, druga jest stalowa. Także obydwie zazwyczaj są do wymiany i tak są po prostu sprzedawane też w komplecie naprawczym razem ze swożeniem. To jest taka blaszka, która będzie trzymać swożeń. Ją trzeba będzie wsadzić tutaj, czy to od góry, czy tam od dołu, i wkręcić tymi śrubami, następnie na to przykręcić ten zaczep. Tak to wygląda tu z przodu. Dalej mamy zwrotnice, które obracają się tutaj w tym pionowym, że tak powiem, takim cylindrze, i tu też są dwie tulejki, jedna jest tu i druga jest tu, również mosiężne. I również je trzeba wybić, jeśli mamy oczywiście luzy, jeśli to nam się chwieje, gdzieś jakiś zauważamy coś, trzeba je wybić, usunąć i nabić nowe. Nabicie tulejek nowych to nie koniec zmartwień, należy zaopatrzyć się w rozwiertak nastawny. To jest takiej grubych rozmiarów wiertło, bym powiedział, które się reguluje i rozwierca tuleje. Ponieważ po wymianie tulejek, po nabiciu ich, one zmniejszają swoją średnicę, także nawet gdy na sucho, że tak powiem, nam będą pasować na swożeń zwrotnicy, to po nabiciu i tak okaże się, że zwrotnica nam po prostu nie wejdzie, gdyż tam zmniejszy się średnica, powiedzmy, o 0,1 mm. No i trzeba rozwiercić właśnie takim rozwiertakiem nastawnym do tej średnicy swożnia. Także to zostało wszystko tutaj zrobione. Jak widać, że to pracuje tak idealnie, z zero luzów, nawet bym powiedział z lekkim oporem, i tak właśnie ma być. Oczywiście również tutaj zostało wymienione łożysko, jest na samym dole. Jest też taki pierścień oporowy i o-ring gumowy, który też został wymieniony. Do piasty zaglądnąłem oczywiście również, aczkolwiek tutaj nie widać żadnych luzów, wszystko pracuje bardzo fajnie. Zaglądnąłem, łożysko jest w porządku, dorzuciłem tylko smaru, żeby to się kręciło. Tutaj nie ma nic, nie było nic do wymiany, po prostu przeczyszczenie i przemalowanie. Z drugiej strony wszystko identycznie, tak jak tłumaczyłem wcześniej. Oczywiście jeszcze tutaj mamy otwory na kalamitki, czy tam smarowniczki, zwał jak zwał. Wkręca się je tutaj i one smarują właśnie te tuleje, które żeśmy tam wkręcili. Dlatego ważne jest, żeby tuleje nabić tak, żeby otwór wyszedł nam właśnie na tym otworze do smarowania. Podobnie mamy tutaj, przy tych tulejach również jest otwór, który należy zachować, żeby ten swożeń i te tuleje mogły się smarować. Oczywiście nie obyszło się bez problemów. Robiłem to pierwszy raz, więc wiadomo, tam z niektóre rzeczy to musiałem rozbijać, bo źle złożyłem albo coś, ale doszedłem jakoś do ładu. Z tym, że tutaj jest wymieniona tuleja, ale nie jest to zrobione tak, jak do końca powinno być. Ponieważ stara tuleja została przetarta na zero, gdzie ona jest? Tu jest gdzieś. O, starta została na zero. O. No i swożeń to po prostu pracowało normalnie o to bezpośrednio. No i korpus się wytarł i zwiększył swoją średnicę. A więc
Wywożyłem tu lejkę, po prostu ona swobodnie latała. Stąd też zdecydowałem się na taki drastyczny ruch, że chwyciłem po prostu tą metalową obudowę tej tulejki. Tak jak mówiłem wcześniej, ona składa się z dwóch elementów. Z pałami po prostu, tam trzema z tamtej strony, tutaj jednym, tutaj w tym miejscu taką heftką. No i będę to testował, czy to będzie zdawał egzamin. Najważniejsze, żeby ten obrót, ten otwór się nie obracał i żeby on był cały czas w jednym miejscu, żeby można było smarować to miejsce. I zobaczymy, czy to zda egzamin. Ja robię to dla siebie, nie robię to dla kogoś. Gdybym to robił dla, że tak powiem, zawodowo, no to trzeba byłoby klientowi przedstawić sytuację i na pewno dodatkowe koszty, gdyż trzeba byłoby albo napawać, czyli nadspawywać tutaj to, co wytarło, ogólnie pewnie cały, żeby to wszystko wyszło ładnie i równo, i następnie szlifować do rozmiaru średnicy nominalnej. Wszystko oczywiście dodatkowe koszty. Drugie rozwiązanie to przetoczenie na większy po prostu otwór i dorabianie tulejki, nie korzystanie z tego oryginalnego, że tak powiem, zestawu, który można kupić w sklepie, tylko wtedy trzeba byłoby po prostu tulejkę już dorobić. No a tłuste, farba w ogóle nie siadła, no bo stworzeń był tłusty, także zdarła się, no ale to spoko. Co? Przemalowane, oczywiście wszystko przeczyszczone wcześniej papierkiem, czy tam szczotką trucianą, wykurzone, w sensie przedmuchane pistoletem, wymyte, odtłuszczone rozpuszczalnikiem, akurat miałem, nie mam nitro, muszę sobie właśnie kupić. No i tak to wygląda. No, teraz sobie zobaczcie jeszcze, jak to wszystko mi, że tak powiem, leciało. Ale zużyta, ojej, przetarła się aż.
I jest taki, on jest w takim wyżłobieniu. I tu jest głęboko. Jest głęboko wyżłobienie, a tu jest coraz płycej. Stąd jest regulowany.